Pasja pisania! Peugeot 306 kombi. Możesz na nim polegać, bez względu na warunki. Peugeot 306. Są zabezpieczenia dobre i bardzo dobre. Nowoczesne i bardziej tradycyjne. Potrzebujesz ich jednak tylko do momentu, kiedy zainwestujesz w obligacje skarbowe. Wówczas możesz spać spokojnie, a wszystkie zabezpieczenia zdadzą się psu na budę. Obligacje skarbowe. Zysk bez ryzyka. Za 5 tysięcy możesz wyjechać na cudowną wycieczkę. Za 25 tysięcy możesz kupić nowy samochód, a za 150 tysięcy mały domek. Co zrobić? Po prostu zadzwonić 0705-5525 i podać swoją ulubioną reklamę. A ja zapraszam w poniedziałek o godzinie 21:00. Program pierwszy. Zatrzymam tę maszynę. Może do kogoś z Państwa uśmiechnie się szczęście. Zagraj w reklamę i wygraj. Już po raz trzeci Telewizja Polska S.A. organizuje konkurs na najpopularniejszego sportowca roku. Kapituła konkursu wytypowała 20 kandydatów, na których będą Państwo mogli głosować telefonicznie. Prezentujemy 5 z nich. Robert Sycz i Tomasz Kucharski. Wioślarska dwójka podwójna wagi lekkiej po raz drugi z rzędu wywalczyli tytuł Mistrzów Świata. Telefon 0775-866. Urszula Włodarczyk, mistrzyni Europy w hali i wicemistrzyni na stadionie w lekkoatletycznym wieloboju. Końcówka numeru 867. Anna Sulima wywalczyła aż 3 złote medale Mistrzostw Świata w pięcioboju nowoczesnym. Indywidualnie, drużynowo i w sztafecie. Końcówka numeru 868. Renata Maurer, nasza mistrzyni olimpijska z Atlanty, zdobyła w tym roku tytuł wicemistrzyni świata w strzelaniu z karabinka pneumatycznego. Końcówka numeru 869. Daniel Jędraszko i Paweł Baraszkiewicz, wicemistrzowie świata w kanadyjkowych dwójkach na dystansie 500 metrów. Końcówka numeru 870. Nagrodami Audiotele są dwie Hondy Civic. Jedną otrzyma najpopularniejszy sportowiec, drugą wylosujemy wśród wszystkich, którzy oddali głos w konkursie. Wszelkie informacje znajdą Państwo na 766 stronie Telegazety. Nagrodami dodatkowymi jest 20 rocznych prenumerat dwumiesięcznika Ligi Mistrzów Champions. W jakim mieście rozgrywa się akcja amerykańskiego serialu sensacyjnego nadawanego w niedzielne wieczory w jedynce? Nowym Orleanie, Detroit czy w Las Vegas? Tak brzmi pierwsze pytanie w konkursie programu pierwszego i systemu Audiotele Gra o Samochód. A tak wygląda nagroda. Funkcjonalny Fiat Siena. I pytanie drugie. Kto gra główną rolę męską w nadawanym w sobotnie popołudnia serialu Sen o Dzikim Zachodzie? Antonio Banderas, Gary Oldman czy Richard Chamberlain?
Przypominamy, że nagrodą w konkursie jest Fiat Siena. Na prawidłowe odpowiedzi czekamy od 18 do 24 stycznia pod numerem 0775-888. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Informacje o konkursie również w Telegazecie na stronie 775.